Dzień dobry! Nareszcie doczekaliśmy się wakacji. A jeśli wakacje, to czas na kolejną wycieczkę online w ramach naszego bibliotecznego biura podróży: Z krainy książek w daleki świat. W styczniu 2021 roku poznawaliśmy dwie niesamowite wyspy Grenlandię i Islandię. Już za chwilę ujawnimy, jakie rejony świata będziemy poznawać w lipcu i sierpniu. Mamy dla Was kilka podpowiedzi. Najpierw podpowiedź muzyczna. W 2012 roku Warszawskie Centrum Nauki Kopernik realizowało projekt Śpiewająca Wiki. Polegał on na tym, że znani piosenkarze i aktorzy śpiewali fragmenty. Różnych definicji z Wikipedii. Oddajemy głos Anecie Figiel. O jakim państwie śpiewa? Czy już wiecie, gdzie wyruszymy na wycieczkę online? To jeszcze podpowiedź zdjęciowa. Czynny wulkan, który jest najwyższym szczytem tego państwa. Czy już wiecie? Tak! Rozwiązanie zagadki brzmi. Każdy wtorek, lipca o godzinie 10 opublikujemy nowe odcinki o Japonii. Samolot Biblioteki Online startuje już za tydzień. 6 lipca przekażemy Wam pierwszą garść ciekawostek o kraju kwitnącej wiśni. Gwarantujemy wiele atrakcji. 13 lipca zdobędziemy wulkan Fuji, najwyższy szczyt Japonii, ale najpierw sprawdzimy tamtejszą pogodę. Odwiedzimy również park, w którym żyje ponad 1500 makaków. 20 lipca wnikniemy w miejską dżunglę. Jak wygląda życie w Tokio? Czym się zajmują upychacze? Co łączy to miasto z Paryżem? Jeśli chodzi o ostatni wtorek lipca, to. Co powiecie na krótką lekcję języka japońskiego? A po lekcji, smaczne obento podpowiemy, jak przyrządzić ten posiłek kuchni japońskiej. 3 sierpnia przeniesiemy się w inny rejon świata. Polecimy na największą wyspę na Morzu Śródziemnym Sycylię. Czeka tam na Was wiele zapierających dech w piersiach atrakcji. 10 sierpnia będzie wyjątkowo gorąco. Opowiemy, jak zdobyć najwyższy wulkan w Europie Etna. Dowiecie się również, jak przebiegają erupcje. 17 sierpnia zajrzymy do wnętrza ucha Dionizosa, a także poznacie inne miejsca warte odwiedzenia: Taorminę, Syrakuzy, Agrigento, góry, wąwozy. Urokliwe miasteczka nadmorskie, Sycylia kusi wieloma zachwycającymi miejscami. 24 sierpnia powiemy razem: Buongiorno, Arancini per favore. Język włoski uważany jest za najpiękniejszy język świata. Warto nauczyć się chociaż podstawowych zwrotów, by dzięki nim, na przykład, zamówić po włosku. Specjały sycylijskie kuchni. Buon appetito! 31 sierpnia powspominamy nasze wakacyjne podróże online. Zachęcimy Was do rozwiązania quizu, jak dobrze poznaliście Japonię i Sycylię. Przywołamy w pamięci najpiękniejsze miejsca i ciekawostki o tych wyspach. Gotowi na wakacyjną przygodę? Do usłyszenia za tydzień